Cześć, witam ponownie. Zakończyliśmy pierwszy scenariusz kampanii US Pacific. Tam było 15 tur, wykonaliśmy główne zadanie, utrzymaliśmy się przez te 15 tur. Nie zatopili nam żadnego pancernika, tam jeden miał troszkę już mało siły, potrzebowali jednej tury, żeby nam go zatopić, ale akurat się te wszystkie tury skończyły, więc nie zatopili nam jego. Nie wykonaliśmy tam wszystkich zadań, tych dodatkowych. Odwiedziłem tylko trzy miejsca, gdzie była artyleria przeciwlotnicza. Nie odwiedziłem dwóch miejsc, nie dało się po prostu, jest to za mało tych tur, żeby to wszystko tym jednym samochodzikiem, gazikiem zrobić. I jednego lotniska nie odwiedziłem, gdzie mogłem zmobilizować jeszcze jeden nasz jakiś myśliwiec, fightera. Ale ogólnie żeśmy z tego wyszli obronną ręką. I przechodzimy do drugiego scenariusza US Pacific. Tutaj już jest Filipiny, grudzień 1941 roku. Japończycy atakują Filipiny. My tutaj jesteśmy, oczywiście się bronimy. Będziemy musieli jak najdłużej wytrzymać, żeby powstrzymać ten pierwszy atak, impact wojsk japońskich. Zobaczymy tutaj pokrótce, o co tutaj chodzi w tym scenariuszu. Zapoznamy się z nim, nie będziemy go rozgrywać do końca, natomiast chciałem tylko Was zapoznać z tym, jak te jednostki rozlokować i jak rozlokować te jednostki, które mamy w tym Army Corps, te dodatkowe, które w tej chwili będziemy mogli w tym scenariuszu już je wykorzystać. Przede wszystkim tutaj chodzi o piechotę. Piechota nam będzie tutaj bardzo potrzebna, żeby powstrzymać Japończyków. Piechota, no nie tylko piechota, bo i czołgi. I czołgi nam będą potrzebne. Ok, zaczynamy to. Ogólnie, nie będę tutaj szczegółów Wam podawał. Chodzi o te punkty, które musimy przytrzymać. Mamy tutaj kilka jednostek filipińskich, które nam będą pomagać. To są jednostki bardzo, bardzo słabe, natomiast no przydadzą nam się, żeby chociaż na chwilę powstrzymać ten pierwszy atak Japończyków. Japończycy będą tutaj z tej liny atakować. Ten atak będzie w pierwszych kolejkach bardzo, bardzo duży. My musimy się skupić na tym, żeby zatrzymać ich tutaj na tym przejściu i tutaj na tym przejściu. Mamy troszkę tych jednostek, natomiast mamy dużo jednostek, mamy tutaj 25 punktów, gdzie jednostki możemy sobie dodawać, mamy 6 punktów na samoloty, więc dodamy sobie trochę tych jednostek. Przede wszystkim musimy utrzymać to duże miasto, Manilia, i musimy nie dopuścić, nie możemy dopuścić do tego, żeby Japończycy nam tutaj zajęli tą drogę. Którą nasze jednostki niestety się wycofują i jak najdłużej musimy ten atak ich powstrzymać, żeby nasze jednostki zdążyły się wycofać. Jest tutaj 15 kolejek, 15 tur, nie jest to dużo, a powinni sobie poradzić z tym, chociażby dlatego, że mamy już kilka jednostek doświadczonych bardziej. Nie liczymy na te filipińskie jednostki, które mamy tutaj chyba 3 lub 4. One są słabe. Natomiast my sobie tutaj dodamy, bo mamy taką możliwość dodania kilku tych jednostek, które są w Army Corps. Dobra, zaczynamy to. Zaczynamy, mamy tutaj dwóch tych dowódców, którzy są nam na razie niepotrzebni. Tak, tutaj mamy przez 10 tur zatrzymać i później przez 15. Natomiast tutaj mamy to ważne zadanie, które nam da dość dużo punktów. 5 tur wytrzymać, żeby nie zdobyli nam tego miasta. No. W następnym scenariuszu dostaniemy trochę więcej punktów za to. Jest to do zrobienia. 5 tur tutaj nie ma sprawy, żeby nie przytrzymali.
i 15 tur, żeby powstrzymać ich na tych drugoplanowych. Tutaj, nie wiem, czy tutaj na pewno, tutaj powstrzymać ich przed, żeby oni nie zajęli nam tych punktów. Są to ważne punkty dla nas, dlatego że nasze wojska tutaj tędy będą właśnie się wycofywać. Tak, tu mamy tych jednostek trochę dodatkowych. Mamy 25 punktów, trzeba tylko teraz dokładnie sobie policzyć, jak to zrobić. Te jednostki niestety są dość kosztowne. Mamy 393, jeżeli chodzi o pieniążki. Pierwsze co, to samolot. Samolot, on... weźmiemy tego P40, wzmocnimy go na dychę i go wystawimy tutaj, z tym, że on nie będzie nam, no, zrobi nam tyle, że te samoloty japońskie prawdopodobnie nalecą najpierw tutaj, żeby go zniszczyć, zeszczelić, więc to nam da kilka kolejek. Dostanie nam 3 punkty, ale ja bym już nie inwestował w samoloty. Natomiast musimy tutaj tą pierwszą linię naszą, tu mamy tylko tych Filipińczyków, więc naszą pierwszą linię musimy wzmocnić zdecydowanie. Za 105 biorę ciężką piechotę, zatem tylko do tego miasta ciężką piechotę i lotnie, pokaż mi tutaj za 90, za 190 li. No, li jest o wiele lepszy, ale 190. Dobra, Stewart jest 95, ma pół gwiazd i dobra, weźmy Stewarda, ustawimy Stewarda tutaj na przejściu. Nie mam przyjmuję tego przejścia, Stewart. I mamy tutaj jeszcze trochę tej piechoty. Dobra, za 35. Ustawimy ją tutaj. Niech się przyczają. Drugą troszkę cofniemy, zobaczymy co oni będą robić, czy ją będą musieli, bo tu już mamy za 65. Dobra, pół gwiazdki za 65. Okej, tu bym ją ustawił i jeszcze mamy za 30, może za 35 mamy jeszcze. Troszkę dalej cofnę go. Tutaj niech stoi tu. I co nam zostało? 5. Nic już nie zrobimy. Aha, i mamy jeszcze 2 punkty komandosu mamy za darmo. Tych australijskich komandosów za darmo. Dobra, zostawimy jeszcze tych komandosów. I to by było na tyle. Wszystko co możemy tutaj wystawić. Czy ten dowódca... ten dowódca jest od piechoty. Może byśmy... Wzmocnimy tę piechotę tym dowódcą. I to by było wszystko w tej telefonie. Japończycy zaczynają pierwszą turę i oni będą nas atakować, tak. Tak, tutaj ten samolot nam będą chcieli zestrzelić. I ruszają. Te wojska mają 8, 7, nie są na pełnej sile, tak jak na 10, ale jest ich dość dużo. Jest ich dość dużo. Musimy ten impact wytrzymać. Tutaj sobie poradzimy. Strzelimy do niego. Troszkę go osłabimy. I czołg stoi w nas. Tutaj uciekli. Tu jest gorzej trochę, bo tu nie. Też tak, weźmiemy. Mamy tutaj bunker. Troszkę go pod. I też ucieknie, na pewno ucieknie. No, ucieknie, okej. Możemy Filipińczykami, Filipińczycy do tego dobiją. Co prawda w następnej turze oni dostaną w łeb,
Ale zniszczyliśmy tę jednostkę. No super. Zniszczyliśmy tę jednostkę z tym, że tu ma on 8, chyba tego to nasi Filipińczycy za chwilę dostaną trochę. Ale co my tu mamy jeszcze? Mamy tutaj jedną piechotę jeszcze, podejdziemy trochę. Mamy tutaj działko przeciwpancerne, podchodzimy. Mamy czołg jeszcze jeden. On nie jest Army Corps, ale jest przydatny. Tutaj jest. O, okej. Tutaj nam gościu przechodzi przez rzekę. Tu mamy jeszcze jedną piechotę. Widzimy tutaj. I tych naszych Filipińczyków puścimy tu. Tu mamy komandosy, bo mnie bardzo. No. Dobra. Dobra. Samolocik ucieka na lotnisko. Nie mają się gadać, bo będzie zaraz wystrzelą. I to jest wszystko. To jest wszystko, co możemy tutaj w tej chwili zrobić. Nasze jednostki, jak widzicie, one muszą tutaj. One się wycofują. Będą tędy tą drogą, będą się wycofywać. On tam będzie bombardował nam to lotnisko. Mamy ten samolot. No trudno, ale przynajmniej dwa jego samoloty są tutaj związane tą walką, także chwilowo nie zagrażają nam. Tutaj będzie się przesuwał tymi wojskami Filipińczyków. Nie, że atakuje bunkier. Tutaj nam atakuje Filipińczyków. Za dwa. O, i zniszczył nam bunkier. No nie, zniszczył nam bunkier. Tu się wycofał, bo tu mamy dość mocne to miejsce. Tutaj zobaczył, że mamy czołg, też uciekł. Zobaczymy, co da. No my zrobimy tak, tym czołgiem podzielimy tak. Tutaj go. Uciekaj, uciekaj. Tutaj przejdziemy. Tym się nie ruszamy, bo my się bronimy. Ja nie mogę to za bardzo w tej chwili się wypuszczać na atak, bo on tu będzie miał więcej jednostek. Za chwilę bym z nim przegrał. Tych Filipińczyków tutaj mają, no wszędzie dostają. Więc wycofam ich. Mogę ich wzmocnić, mam punkty. Mam punkty. Ten czołg stoi w rzece, tu mi go tutą piechotą troszkę zaatakuje, dobra, do osoby 2. I co by Filipińczycy go, tak, na 2 go powinni, czołg się powinien wycofać, ja. To prawda, teraz zostaną. Dobra, tu przejdziemy jeszcze tych. Nasi komandosi by tutaj weszli, no nie, 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 dostaną po grupie. Lepiej nie ryzykować, lepiej nie. No i właściwie... Tyle w tej kolejce. No już macie przedsmak tego, co się tu będzie działo. Japończycy zdecydowanie tutaj mają dużą przewagę, my tylko po prostu walczymy o to, żeby jak najdłużej powstrzymać na tej linii. Oni teraz cały czas będą próbować, żeby zająć nam to miasto i tutaj wejść na tą drogę. Z tym, że to mamy dość mocną tutaj obronę, a przede wszystkim tą obronę stworzoną z tych wojsk amerykańskich, które nam przeszły z poprzedniego scenariusza. Nie z poprzedniego, ale z bootcampa. Gdzie mieliśmy te jednostki już troszkę bardziej doświadczone. Filipińczycy tak, Filipińczycy troszkę dostaną, uciekną prawdopodobnie. Tutaj, nie, wiesz, uciekną. Dostali. Uciekną, no i tu nam na Japończycy zdobywają to miasto, niestety. Ale tam ma słabego, ten czołg jest słaby. Ja bym go troszkę tu Filipińczykami podkoczył. I co? I może ja. Nasza piechota. Przegonimy go. Dobra, zabywamy z powrotem to miasto. Tych wycofam. Mogę ich wzmocnić. Komandosi wykończyli czoł. Dobra.
Miałem 9, ja myślę, nie wypuszczę więcej, bo i tak musimy się bronić. Mogę ich wzmocnić. I tutaj właściwie mamy, tak, ten wóz pancerny, to my przegonimy. Nie będziemy tutaj się wdawać z nim w jakieś bitwy. Przestawimy tą piechotę tutaj, możemy ją wzmocnić. Tutaj stoimy na tej linii, stoimy. Samolot już za... No, samolot mam wykończony. No i tyle. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać jak najdłużej się w tej linii utrzymać. Nie dopuścić ich, ani żeby nam te drugoplanowe czy pierwszoplanowe te punkty, które są zaznaczone flagą, zajęli. Tam zajął nam to jedno miasto, ale żeśmy go odzyskali od razu w następnym turze. Będzie myślał. Później, w następnym, ja wiem, bo ja po prostu rozgrywałem to wiem, że tam za jakieś 2-3 kolejki podprowadzi 4 czy 5 artylerii i będzie nas rozstrzeliwał, także będziemy musieli troszkę się wycofać. Będziemy musieli troszkę wycofać, ale dopóki co, to jeszcze tutaj możemy powstrzymać go. Przez chwilę możemy go powstrzymać. No, bombowce nam dadzą trochę w tyłek, ale no, nie mamy niestety nic nie możemy zrobić. Mam tu 3 punkty, ale nie mam pieniędzy, żeby jeszcze jednego myśliwca zmobilizować. Odejdę bliżej tym działem przeciwpancernym. Tutaj nic nie będę robił, tutaj oni się stoją na tym miejscu. Tu mi przechodzi. Dobra, Filipińczycy. Nasi tutaj też dostaną. Tutaj stoimy wzmocnią tą naszą piechotę na 10, ok. To Filipińczyków mogę też wzmocnić. Tu będę stał, nie będę się wychylał. Można by to było zaatakować ich, ale nie ma sensu, dlatego że tak mówię, że za kilka kolejek ich będzie tu mnóstwo. Lepiej po prostu być takiej pasywny. Lepiej być pasywny, nie za bardzo atakować, ani nie grać ofensywnie. Akurat w tym scenariuszu nie będziemy grać ofensywnie. I to jest wszystko na tą kolejkę. Nasi uciekają, nie właśnie o to chodzi. Jak najdłużej ich powstrzymać, żeby nasze wojska zdążyły się przegrupować i wycofać. Bombowiec nas trochę będzie tutaj denerwował. Tak, już, to działa są. Już ma pierwsze tutaj to działo. Będzie nasz troszkę z tych dział. Szarpał tutaj. No, Filipińczycy poszli następne działo, tak. Musimy uciekać z zasięgu tych dział. No niestety. I tu macie przesmak tego wszystkiego, co się będzie działo. Wojna z Japonią to już nie jest bootcamp. Musimy troszkę bardziej główkować, pomyśleć, wycofywać się. Teraz mamy tutaj, nie mamy zasięgu naszego wzroku, tego działu. Natomiast tak jak mówię, on tu wystawi dość dużo tej artylerii, będzie na rozstrzeliwość tej artylerii. My musimy uciekać pomalutku, się cofać, uciekać. Nasi komandosi już nie wytrzymują z tego tutaj. Możemy tu tak wysłać tych, nie wstrzymamy to tego akurat nie powstrzymamy. Natomiast ten punkt jako wzmocni i ten punkt jest 5. kolejka, więc już ten punkt mamy obroniony.
mamy praktycznie obroniony. Tutaj nie musielibyśmy nic zrobić, a jak zobaczcie, tym czołgiem, żeby nie był w zasięgu dział i wzmocnić go i nawet tą piechotą też troszkę się cofnąć. Tutaj jest okej. Reszta by stała i tu mamy jeszcze jednych Filipińczyków w razie czego, żeby ich no, żeby podeszli nam tutaj do bańki. Dobra, to jest. Teraz wiecie już o co chodzi. Właściwie wszystko. Ja tutaj tą grę już zasejbuję, nie będę więcej grał w ten scenariusz. Wyjdziemy z tego scenariusza, bo chciałem wam jeszcze powiedzieć o tym. O całości tej kampanii. Nie będziemy tej kampanii do końca rozgrywać. Scenariusze. Mamy kampanię US Pacific. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. 12 scenariuszy. Jesteśmy w scenariuszu numer 2. Później już są coraz trudniejsze te scenariusze. Już tu widzicie spodziewania samolotów i okrętów. Te małe wysepki do zdobycia jest już to o wiele trudniejsze. Tutaj również na Morzu Koralowym. Tutaj mamy też, nasza flota nie jest za wielka. Japończycy tu mają bardzo dużą flotę, obstawione mają te wysepki, no musimy to zdobywać, no niestety. Midway, to już jest wybitnie scenariusz na morzu, na oceanie, a naszych jednostek jest wiele. Japończycy naprawdę mają dużą przewagę, z tym, że jak w tych scenariuszach ja proponuję, jest taka możliwość kupować okręty, dlatego że później mamy trochę tych punktów i będziemy mogli te okręty tutaj wystawić, więcej tych okrętów, bo nam o wiele więcej tych okrętów będzie tutaj potrzebnych, żeby powstrzymać Japończyków. No i samoloty, zdecydowanie kilka samolotów musimy mieć. Tutaj kanal, tu już lądujemy, zaczynamy już takie, tu też mamy to New Georgia, gdzie mamy bardzo małą, nasze jednostki, jest niedużo tych jednostek, kilka jednostek lądowych, które muszą wylądować, a musimy zdobyć cały ten teren. Jest dość ciężka ten scenariusz. Mamy na Morzu Filipińskim, tutaj zdecydowanie też scenariusz tylko i wyłącznie na morzu, gdzie niezbędne są nam samoloty i kilka dobrych okrętów, żeby to wygrać. Tutaj również z tym, że to niebieskie, te na niebiesko to są nasze jednostki, z tym, że nimi je kontroluje komputer, czyli nie mamy tutaj wpływu na to, jak on się zachowa, komputer co będzie robił. Naszych jednostek jest też niewiele tutaj. Ale będziemy mieli też wzmocnienia, no i niestety musimy lądować i zdobyć całą tą wyspę. Później mamy Okinawę, o której wszyscy prawdopodobnie słyszeli. Okinawa, bardzo duża bitwa, Japończyków tu jest mnóstwo. Tutaj, jak widzicie, mamy punkt, gdzie możemy się zaczepić, wylądować, jakiś przyczółek zdobyć. Będziemy mieli tutaj jeszcze możliwość drugą armię mieć. Zależy już od was, czy tu wylądujecie mocniejszą armią, czy tu wylądujecie mocniejszą armią. Polecam tu jednak, ponieważ tu jest większa obrona, ale tu jest bliżej do tego, żeby to wszystkie te punkty zdobyć. I ostatni scenariusz, Okinawę mamy kwiecień 45, natomiast ostatni scenariusz, to już jest marzec 46, to już taki domyślny scenariusz, zdobywamy Tokio. Zdobywamy Tokio, tu jest Tokio. Mamy tutaj jedną armię i tutaj mamy drugą armię. Tu jedna ląduje, druga ląduje tutaj. I naszym zadaniem jest zdobyć Tokio i pałac cesarza oczywiście. To już jest taki domyślny 46 rok. Jeżeli to wykonamy, zwyciężyliśmy w tej
kampanii US Pacific. Następną kampanią, którą wam polecam, oczywiście po US Pacific, to żeby trzymać amerykańską kampanię, to jest US Marines. US Marines mamy tutaj mniej tych 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 scenariuszy. US Marines, wojska, które zostały stworzone do zdobywania wszystkich tych wysepek. Kończymy na Iwo Jima, piękny scenariusz, normalnie na czerwono, popatrzcie się. Japończyków tu jest tyle, że można normalnie, no, cała Iwo Jima jest japońska, rozsiana tymi wojskami, pełno bunkrów, wojsk ukrytych w dżungli, snajperów. No i zdobywamy Iwo Jimę. I to jest ostatni scenariusz kampanii US Marines. Bardzo fajna kampania, bardzo fajna. Mi się podoba ta kampania US Marines. No i przeszlibyśmy później do, jesteśmy na Pacyfiku, do, oczywiście do Morning Sun, Chiny, 37 rok, Chiny, dlatego że pierwsza kampania japońska i później te jednostki z tej kampanii, które będą miały doświadczenie, przenosimy je do, już do wojny z Amerykanami. A więc tutaj mamy kilka, też kilkanaście tych, tych scenariuszy w Chinach. Jeżeli to wygramy tą, tą kampanię, przechodzimy do kampanii Morning Sun i sorry, to właśnie było Morning Sun, przechodzimy do kampanii Rising Sun i zaczynamy kampanię przeciwko aliantom, Amerykanom, Anglikom, Australijczykom na Pacyfiku i zaczynamy od Pearl Harbor oczywiście, ale już jako wojskami japońskimi. Jako wojskami japońskimi, tak, droga do Manili, czyli tutaj też Filipiny. No jest fajnie też, sporo tych kampanii dobrych. I oczywiście dochodzimy do Australii, Nowej Zelandii i Melbourne jako ostatni, jeżeli mamy Melbourne, a Japończycy mają Australię. Ok. I to są dwie kampanie wojskami, dwie kampanie wojskami japońskimi. Na Pacyfiku, znaczy tutaj w Azji mamy jeszcze jedną kampanię, to jest ta Burma Road. Jest to troszkę gorsza, słabsza ta kampania. No, zrobili taką, nie wiem, no jest okej. Żeby dla rozrywki to można rozegrać, ale mamy 11-12 tych scenariuszy. Gramy tutaj wojskami angielskimi, Anglicy przeciwko Japończykom. Jest kilka tych takich, nie wiem, nie mam szczególnego przekonania do tej kampanii, ale jest ok, można to sobie spokojnie rozegrać. Z tym, że tutaj nie mamy żadnego, tych wojsk nie przenosimy, to jest jedna taka kampania, gdzie one, te wojska już nie idą nam dalej. Okej, można to rozegrać. I oczywiście następnie przechodzimy już do wojny w Europie. Wojna w Europie. I tutaj mamy Blitzkrieg, Panzerkrieg. Następnie bym przeszedł do Sandstorm i do tego, które oni stworzyli jako ostatnią, NZIG. Natomiast, jak mówię, dodali następne. Kriegsmarine to się zajmiemy osobno, całkowicie osobno, bo to jest taka kampania na morzu. A tutaj w Europie zacząłbym zdecydowanie od Winter War, czyli Winter War, wojny. W 1939 roku Finlandia przeciw Sowietom. Jest to trudna kampania, trudna, dlatego że wojska radzieckie, Armia Czerwona ma bardzo, bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o uzbrojenie, jeżeli chodzi o ilość wojska. Gramy Finami oczywiście i spróbujemy się bronić przed Sowietami i powiem wam, że jeżeli się postaracie, to jest to do wykonania. Można się przed nimi obronić. To jest Winter War. Następnie są te kampanie tutaj już wojna w Europie od 1939 roku. Jest to fajnie zrobione.
tym, że oni dodają te dodatki. Ostatni dodatek, którego jeszcze nie mam, to jest ten Red Star, co wam powiedziałem, że się ukazał. On się ukazał 8 sierpnia. Z tym, że ten dodatek jeszcze ma kilka błędów, kilka tam nie... no takich rzeczy, które oni muszą poprawić. Ludzie już go kupują, już jest. W tej chwili kosztuje 14,99. No nie jest to mało jako dodatek, prawda? Bo to całe gry kosztują. $15 to można całą grę dobrą kupić za tą sumę. Ale ja poczekam jeszcze 2-3 tygodnie, dlatego że oni, ludzie zgłaszają różne problemy z tym dodatkiem i oni próbują i oni naprawią to. Znając tą firmę, która wypuszcza, to jest solidna firma i oni to naprawią, te błędy, więc ja dopiero zajmę się tą grą, ja ją ściągnę, jak około miesiąca prawdopodobnie, jak oni trochę poprawią te problemy, które w tej grze występują. No i wtedy będziemy mogli zagrać już wojskami sowieckimi, radzieckimi tutaj. Tam oni przewidują 3 te kampanie, to będzie pierwsza kampania. Tak jak już wam mówiłem w tamtym odcinku, gdzieś tam wojna z Chinami, później jeden scenariusz będzie atak na Polskę i później już bronienie się przed atakiem Niemców. Okej, dziękuję za uwagę i to by było wszystko na dzisiaj. A w następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się tym dodatkiem, oficjalnym dodatkiem Bitwa Landii. Dziękuję i do zobaczenia.